Witam Was bardzo serdecznie. Na imię mam Zbyszek, jestem alkoholikiem. Z tego porannego lasku. To już parę kilometrów mam za sobą. Dzisiaj bardziej w głąb lasu weszłem. Pewnie będzie ciężko puścić filmik. Jest fajnie, sympatycznie. Las już się robi coraz bardziej goły, łysy. Czuć zimą. Cinka. Wiecie, czy rodzina pomaga mi trzeźwieniu? Dla mnie najistotniejsze, żeby nie przeszkadzała. Oni nie muszą tego rozumieć. Nie ma takiej potrzeby. Żona i córka, z którą obecnie mieszkam. Córka ma 13 lat. Ona mnie nigdy nie widziała pijanego. Żona też. Bo jestem prawie 20 lat, w lutym będzie. Też nie widziała, także. Ale rozumiem, wiecie, i tak naprawdę gdzieś bardzo wspiera, nie? Córka kiedyś słuchała parę wywiadów radiowych, widziała chłopaków, którzy przychodzili na program do mnie do domu. Także wiedziała, co robię. Pamiętam, po jednym programie przyszła, przytuliła się. Z taką fajną wdzięcznością, z taką miłą radością. Ale najciekawsze to, że kiedyś u mojego przyjaciela była na koniach i tam w końcu po południu zaczęli rozmawiać większa grupa, dzieci, kilkanaście osób. Zaczęli się pytać o rodziców, co tata robi i tak dalej. To zaczęli dzieci różne rzeczy wymieniać, pracę, samochody, domy i tak dalej, nie? A moja córka, mój tata pomaga alkoholikom. Tak mnie to ucieszyło. Przyjaciela też, bo też jest alkoholikiem. Było to bardzo miłe, nie? Także oni gdzieś tam rozumieją, ale tak naprawdę pomóc mi może w mojej chorobie alkoholowej tylko drugi alkoholik. I nikt więcej. Żona, córka może wesprzeć. Mam dorosłe dzieci, które mi też to jest chyba już obojętne. Także najważniejsze w trzeźwieniu, żeby nikt nie przeszkadzał. A trzeźwość muszę zadbać sam. Czy wyzbyłem się egoizmu? Pewnie nie, ale już jest go niewiele. Myślę, że coraz łatwiej mi to wszystko przychodzi. Zadbać o innych, spojrzeć na innych. Uczę się tego w domu, w pracy także i wśród przyjaciół, nie? Że nie ja tu jestem najważniejszy, nie? Było to silne kiedyś, teraz jest inaczej. Ale do tego potrzebowałem, wiecie, żeby 4 lata mieszkać samemu. Zająć się dziećmi, bez partnerki, bez żadnej kobiety. I musiałem się nauczyć życia sam z sobą. I to mi pomogło trochę inaczej spojrzeć na to wszystko, żeby tego egoizmu nie mieć. Bo zawsze to potrzebowałem drugiej osoby po to, żeby pomagała mi żyć, załatwiać za mnie sprawy, które. A to, że pobyłem sam, to nauczyłem się życia sam z sobą i dopiero po tym okresie mogłem być z obecną żoną zupełnie na innej płaszczyźnie przyjacielskiej, innej miłości. Jak się dziś czuję? Fajnie. Fajny dzień. Jestem już po paru kilometrach spacerku. Jest fajnie. Trzymajcie się ciepło. Miłego dnia. Pięknej niedzieli. Hej.